Witajcie po raz kolejny u mnie na warsztacie. Dzisiaj zajmiemy się... Drzwi się same zamykają. O, i tak nie może być. Dzisiaj się zajmiemy małym demontażem. Ale najpierw na warsztat wjeżdża nowa wkrętarka. Była promocja w sklepie z bobrem. O, właśnie z takim. Bobr, kurwa! Dlatego grzechem było nie wziąć, szczególnie, że moja jak się złamała, to się nie chce poskładać. Na NFZ trzeba będzie ją wysłać do doktora Ostrego. Może tam z nią się coś pobawi. Na razie niech leży. Właśnie, że jest nowy sprzęt, ale teraz go nie będę rozpakowywał, bo teraz jest ważniejsza rzecz. Bo muszę odzyskać ze złomu pieniądze, które zainwestowałem w ten oto sprzęt. Ja tą firmę znam. Mam sprzęty z tej firmy i nie jest jakaś ostatnia na liście, ale mnie służy. Tak, zatem bierzemy się za krótki demontaż. A co dzisiaj? Dzisiaj aluminium. Aluminium dzisiaj rządzi u Gogona na warsztacie. To sobie oczywiście odstawimy. A będziemy demontować nalewak do paliwa, do cieczy, tak powiedzmy. Pusty już, nie ma nic, ropa z niego nie leci. Ani olej napędowy, co kto woli. Zaraz go rozbierzemy, bo będę robił wysyłkę do Metaleo z aluminium. Tylko dołożymy, no właśnie po to, żeby odzyskać część pieniędzy. A część pieniędzy też już jest w tej paczce. Spójrzcie na tą przebitkę. I dalsza część odzyskiwania funduszy na nową wkrętarkę. Czyli co? Elektropaka, 16 kg szpeju. Rupieciów, płytek, jakichś zasilaczy, kabli. Uzbierało. A teraz sobie poleci kurierem do elektropaki. Zamienimy śmieci na pieniądze. A pieniądze, już wiecie, zamienione są na wkrętarkę. Oczywiście paczka poleci do elektropaki prawidłowo opisana. Tam na dnie i gałganowy certyfikat, żeby wszyscy wiedzieli skąd i dokąd. I od kogo? Oczywiście jest sezon grzybowy. Ja sobie tutaj na drugim telefonie oglądam Bastka, jak chodzi po lesie i zbiera cudowne grzybki. U niego jest, te grzybki są i ten las jest przepiękny. A te Amerykany normalnie rewelacje. Ja u siebie jeszcze nie znalazłem. Dobra, niech się ogląda Bastek, a ja się biorę za tego dziada. Dobra, ty się męcz, gałganie, a wy zobaczcie, jakiego gościa dzisiaj rano miałem na podwórku. Dziwna sytuacja. Wiecie co? Dzięcioł przyleciał i robi mi dziurki w ziemi. I od jakiegoś czasu widzę takie spore dołki na podwórku, a to dzięcioł. Dlaczego nie w drzewie, tylko w ziemi? Nie wiem. Niech sobie wyjada te pędraki, chrapąszczy zapewne. Ważne, że nie stuka mi w elewację. Ładny pieron. Zieloniutki taki, z czerwonym łebkiem. Dobra, dzięcioł, smacznego. Nie przeszkadzam. No widzisz, mogłeś rozpakować tę wkrętarkę, a nie męczyć się śrubokrętem jak jakiś amator. Thank you.
jak widzieliście, to nie był ani najpiękniejszy, ani najzgrabniejszy demontaż, ale się udało. Teraz wystarczy tylko szlifiereczką oczyścić te metalowe tutaj części, żeby się pozbyć tego plastiku, tych metalowych pinów. I jest, ja wiem, ile będzie ważyć. Aż sprawdzę. Proszę, 485, no minus te śmieci, to tam będzie 460, powiedzmy, tak? Czyli już grosik na krętarkę odrobiony. I kolejny alu odlew do paczki i lecimy do Metaleo. Hej, hej, pozdrawiam was wszystkich z Gór Świętokrzyskich, ale jeszcze jakiś inny filmik sobie wybierzemy. I oczywiście, jak grzyby, to niezaprzeczalnie Pantata i Ares na leśnym patrolu zbierają grzybki.